Jako korepetytor online z przedmiotów ekonomicznych ilościowych omówię z finansów zagadnienie rent, czyli stałych, co do wysokości i częstotliwości wpłat lub wypłat. Zadanie przykładowe ma następującą treść. Pewien student zbiera pieniądze na mieszkanie, które chce kupić za 5 lat. Zakłada, że będzie ono warte 200 tysięcy złotych. Do tego czasu chce systematycznie zbierać pieniądze. Zamierza wpłacać stałe kwoty płatne na początku każdego miesiąca przez całe 5 lat trwania zbiórki. Roczna stopa oprocentowania tego rachunku bankowego wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja miesięczna. Ile musi każdorazowo wpłacać na rachunek oszczędnościowy, aby zebrać niezbędną kwotę? W całym tym zadaniu będzie chodziło o ustalenie tzw. renty, czyli ile należy, powiedzmy, co miesiąc odkładać, żeby po 5 latach zebrać, powiedzmy, kapitał wynoszący 200 tysięcy złotych. Musimy zacząć po kolei od tego, jaki mamy typ kapitalizacji. Gdy jest to kapitalizacja miesięczna, to zwykłą stopę procentową roczną, wynoszącą 10% rocznie, trzeba podzielić przez 12. Dlaczego? Żeby wszystko uzgodnić z częstotliwością naliczania odsetek, czyli z kapitalizacją. Jeśli jest ona miesięczna, to stopa procentowa nie może być brana pod uwagę jako roczna, a miesięczna, czyli dzielimy przez 12. Dodatkowa sprawa to jest to, że nasza renta jest do ustalenia, ale należy zwrócić uwagę, że będzie ona dokonywana, każda z tych wpłat, na początku każdego miesiąca. I dlatego wartość przyszła tych rent ma tutaj taki dopisek apostrofu i w tym momencie dla nas jest to informacja, że wartość tego kapitału wynika z tych rent płatnych z góry, czyli na początku każdego miesiąca w tym akurat zadaniu. Jeśli chodzi o okres trwania naszej zbiórki pieniędzy, trwa ona 5 lat. Jeśli mamy kapitalizację miesięczną, to przez 5 lat będzie to razy 12. Bo muszę ustalić, ile miesięcy trwa zbiórka, żeby była zgodność z częstotliwością naliczania odsetek. Kapitalizacja miesięczna to i stopa procentowa miesięczna, jak i liczba tych kapitalizacji musi być przeliczona na miesiące. Jeżeli wiem, że stopa procentowa rocznie wynosi 0,1, to już są wszystkie informacje, jakie da się wyciągnąć z treści takiego typowego zadanka. Należy wybrać odpowiedni wzór na liczenie renty, czyli tej stałej płatności. Jeżeli w treści zadania jest podane, że kapitał mamy zebrać dopiero za jakiś czas, będzie to tak zwana future value. FVA. Tu akurat jest dopisana z symbolem prim, ponieważ to będzie płatność, jaką uzyskamy po okresie naszych 5 lat, ale na podstawie rent płatnych z góry, czyli na początku każdego okresu. R stopa procentowa, N liczba dokonanych kapitalizacji. Gdy wszystko popodstawiamy, otrzymujemy zaraz wynik, ale zwróćcie uwagę, to jest kapitał końcowy jako FVA. R to jest nasza stopa procentowa roczna, ale podzielona przez 12, tutaj tak samo, a N jako liczba kapitalizacji to jest nasza liczba miesięcy. Wynosi 60 w tym badanym okresie i jeżeli wynik wasz zbliżony jest do mojego, wszystko powinno być ok. Wystarczy już tylko słowo interpretacji napisać. Przykładowa interpretacja brzmi: stała płatność powinna być na wysokości 2561,40 zł. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.